Dzień dobry Państwu. Dziś gościem MedExpresu jest pan Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Chciałabym, byśmy porozmawiali o sytuacji pacjentów z rakiem jelita grubego, dlatego że w ostatnim czasie środowisko onkologów postuluje wprowadzenie zmian w programie lekowym właśnie dotyczącym pacjentów z rakiem jelita grubego. Wydaje się, że te zmiany są i te propozycje są bardzo korzystne dla pacjentów, ponieważ umożliwiają one w przypadku wystąpienia działań niepożądanych, a to się jednak dość często zdarza, odstawienie elementów chemioterapii, ale bez konieczności przerywania terapii celowanej, skutecznej terapii celowanej. Jak środowisko pacjentów ocenia te propozycje onkologów i te potencjalne zmiany w programie lekowym? No przede wszystkim mieliśmy przyjemność pracy przy kształtowaniu programu lekowego właśnie raku jelita grubego. Fundacja Wygrajmy Zdrowie i Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych aktywnie uczestniczyła w tym pierwszym, można powiedzieć, przełomowym programie lekowym, który został wprowadzony w 2017 roku. Dzisiaj są postulowane kolejne zmiany. My jako środowisko pacjenckie postulowaliśmy przede wszystkim, żeby leki właśnie celowane, immunokompetentne, które były stosowane w trzeciej linii leczenia, były przesunięte do pierwszej linii leczenia. I ta sekwencja leków, która została wprowadzona i uzupełniona, bo tam również druga linia leczenia była uzupełniona, no była już jakby optymalnym programem lekowym. Natomiast oczywiście on wymagał dalszych zmian, stąd też środowiska ekspertów, profesorów postulowało o te zmiany. One są absolutnie jak najbardziej wskazane po to, żeby właśnie nie przerywać leczenia, szczególnie jeżeli z naszego raportu, który wydaliśmy właśnie w 2017 roku, już mieliśmy taką informację od klinicystów z badań klinicznych, że mediana znacznie się przedłużała przez życia. To było nawet 40 miesięcy właśnie przy zastosowaniu sekwencyjnego leczenia. W związku z czym umożliwienie tego typu, nazwijmy to, zabiegowi właśnie w procesie leczenia pacjentów z rakiem jelita grubego ma na pewno zastosowanie. No bo w tej chwili jest tak, że wystąpienie tych działań niepożądanych, wystąpienie polineuropatii oznacza dla pacjenta praktycznie zakończenie terapii, tak, zakończenie leczenia. Tak, czy właśnie gorączki, czy innych niestety działań niepożądanych, które oczywiście występują w trakcie leczenia, byłoby niezasadne, dlatego że przerwanie terapii zawsze skutkuje jednym, pogorszenie stanu zdrowia, to po pierwsze. Po drugie, bardzo często jest tak, że te kryteria włączenia w kolejną linię leczenia są określone i problem i paradoks w Polsce polega na tym w programach w ogóle lekowych, że czasami właśnie czekanie czy oczekiwanie na kolejną sekwencję musi jakby być spowodowane pogorszeniem stanu leczenia, a nie leczeniem właśnie w tym momencie, kiedy jest to najbardziej optymalne. W związku z czym dzieje się to niestety w innych programach lekowych, że pacjent musi mieć bardziej rozsianego guza, czy w ogóle rozsiany nowotwór po organizmie, wtedy się podaje kolejną sekwencję leczenia. Na tym nie polega sztuka. Sztuka w sekwencyjnym leczeniu, właśnie też lekami immunokompetentnymi, celowanymi, gdzie wiemy, jak sobie poradzić z tą chorobą, polega na tym, żeby zastosować te leczenie właśnie w odpowiednim momencie. Postulowane te zmiany, o których mówimy, zmiany w programie leczenia raka jelita grubego, one nie są możliwe bez akceptacji podmiotów odpowiedzialnych, czyli firm farmaceutycznych. Podobno nie wszystkie firmy zgodziły się na takie zmiany, jednocześnie oznacza to zablokowanie tego procesu zmian. Proszę powiedzieć, jak organizacje pacjenckie mogą i co mogą zrobić w takiej sytuacji? Czy możliwy jest dialog z tymi firmami, czy z tą firmą? No, powiem tak, nasze doświadczenia są bardzo duże, jeżeli chodzi o mediację, można powiedzieć. Takie sytuacje się zdarzały w przeszłości. Pierwszą taką sytuację był właśnie program lekowy w 2017 roku, gdzie jeden podmiot nie chciał się zgodzić na uzupełnienie drugiej linii leczenia, ale także na przesunięcie z trzeciej do pierwszej linii leczenia też leków immunokompetentnych. To spowodowało patową sytuację, dlatego że prawo jest tak skonstruowane, że ustawa refundacyjna, która w tej chwili reguluje cały proces refundacji, procesu wdrożenia leczenia, czy w ogóle leku na rynek, czyli też kontraktacji i innych procesów, które są przy tym, jakby jest to oprzyrządowane, powoduje, że wszystkie podmioty odpowiedzialne, które są w danym programie lekowym, muszą się zgodzić na uzupełnienie lub na zmianę kryteriów, takie, które są na przykład zaproponowane przez konsultanta krajowego lub też na przykład przez dobrze widziane przez Ministerstwo Zdrowia. Niestety to podmioty odpowiedzialne kształtują programy lekowe tak naprawdę. Prawo nie przewiduje sytuacji takiej, że
że konsultant krajowy na przykład w danej dziedzinie, czy w onkologii, czy też, nie wiem, minister odpowiedzialny za Departament Polityki Lekowej, absolutnie może tylko poprosić, czy zaproponować pewien kształt. Myśmy w 2017 roku z konsultantem krajowym jakby proponowali takie, tego typu rozwiązania. Rozwiązaliśmy też sprawę, znaczy sytuację patową, można powiedzieć, gdzie podmiot odpowiedzialny w końcu zgodził się po nacisku i Ministerstwa Zdrowia, i konsultantów wojewódzkich, i konsultanta krajowego, ale także przede wszystkim organizacji pacjentów. I ta sytuacja się rozwiązała. Dzisiaj mamy znowu powrót do sytuacji, gdzie są proponowane przez ekspertów, przez osoby no, bardzo kompetentne, profesorów z dziedziny onkologii, konkretne zmiany, które mają jakby przyczynić się do poprawy jakby tego leczenia, czy w ogóle poprawy narzędzia, jakie są, jakim są leki właśnie w programie lekowym. Mamy sytuację taką, że znowu mamy informację, że dwa podmioty odpowiedzialne nie zgadzają się na te zmiany, co powoduje, no można powiedzieć, no na pewno nie działanie na rzecz pacjenta, tylko na szkodę pacjenta. Czy tu jest możliwy dialog z tymi firmami, organizacji pacjentów? Tak, staramy się prosić jednak osoby odpowiedzialne w podmiotach farmaceutycznych o to, żeby jednak no, zrezygnowały z tej praktyki. My też aktywnie wspieramy program polityki lekowej państwa, który został stworzony przez ówczesnego wiceministra Marcina Czecha, właśnie po to, żeby zmienić te chore po prostu dla pacjentów właśnie, zapisy. Tak jak pan wspomniał, obecne zapisy prawne wskazują podmioty, które są odpowiedzialne jako wnioskujące o zapisy programu lekowego, a jednocześnie to im właśnie jest przypisane prawo dotyczące zmian, jakichkolwiek zmian w programie lekowym. I teraz jest tak, że Ministerstwo Zdrowia proponuje zmiany legislacyjne, prawda, które by zmieniało tę sytuację. Rozumiem, że państwo popieracie te zmiany. Ja pamiętam 2017 rok, znowu wrócę do tego czasu, na łamach MedExpressu udzieliłem wywiadu właśnie w kontekście tej patowej sytuacji, że to właśnie program lekowy jest kształtowany przez podmiot odpowiedzialny i bardzo często pacjenci mieli pretensje do Ministerstwa Zdrowia, że jakiegoś leczenia nie ma, jakiegoś leku nie ma w programie lekowym, czy w leczeniu w ogóle. Natomiast jakby Ministerstwo Zdrowia w ogóle okazuje się, że w świetle prawa nie jest za to odpowiedzialne. Podmiot odpowiedzialny, firma farmaceutyczna, jeśli nie złoży wniosku, to tak naprawdę jakby ani Ministerstwo Zdrowia, ani eksperci nie mają tutaj nic do powiedzenia. Mało tego, są też takie sytuacje, gdzie po prostu podmioty odpowiedzialne nie są w ogóle zainteresowane złożeniem takiego wniosku. Bardziej są otwarte właśnie na rynek otwarte, tak się to mówi, niż wchodzenie w proces refundacyjny i negocjacyjny z Ministerstwem Zdrowia. Ta sytuacja musi ulec zmianie. My czekamy na nowelizację ustawy refundacyjnej, która ma zmienić ten przepis. Wspomniany przeze mnie dokument Polityka państwa właśnie przewiduje pewnego rodzaju zabezpieczenie, nazwijmy to, i Ministerstwo Zdrowia, ale przede wszystkim pacjentów, a także no, ekspertów, lekarzy, dla których to są odpowiednie narzędzia. No, nie może być taka sytuacja, że jesteśmy zakładnikiem podmiotu odpowiedzialnego, który po prostu może robić, co chce, natomiast nikt inny nie może go zatwierdzić. No, te przepisy zostały stworzone dawno temu, one powinny już dawno być ulec zmianie, natomiast niestety zapowiedzi ministra Szumowskiego, no wiemy, że dopiero październik, listopad możemy w ogóle mówić o jakichkolwiek propozycjach, bo te propozycje są konkretne, my je znamy, są one na stole, one są rozwiązaniami bardzo dobrymi, bo tak jak powiedziałem właśnie w wypowiedziach dla MedExpressu, ani konsultant krajowy, ani minister zdrowia w ogóle nie ma żadnego wpływu i władzy w tym, żeby taką sytuację zmienić. Zanim te zmiany legislacyjne nastąpią, bo to wymaga, jak pan powiedział, czasu, no miejmy nadzieję, że do początku września jednak uda się porozumieć z podmiotami odpowiedzialnymi w kwestii poprawek zmian w programie lekowym dotyczącym raka jelita grubego. Mamy kolejną obwieszczenie za chwilę, projekt listy refundacyjnej 1 września. Zwykle odbywało się to tak, że no, był jednak stworzony pewnego rodzaju okrągły stół, gdzie siedzieli konsultanci, Ministerstwo Zdrowia, podmiot odpowiedzialny, ale również i pacjenci, gdzie no, każdy miesiąc niedostępności do leczenia lub złych przepisów, czy też przepisów niekorzystnych w kontekście
kontekście leczenia pacjenta, no, wpływa tylko na to, że pacjent po prostu może nie dożyć 1 września, albo przede wszystkim nie może dożyć podania sekwencyjnego leku. I to jest też ogromny apel do podmiotów odpowiedzialnych, aby się nie blokowały wzajemnie, bo my rozumiemy jakby całą sferę biznesową, która również jakby ociera się niestety o zdrowie Polaków, ale nie powinniśmy, zdrowie Polaków, szczególnie w onkologii, nie powinno być zakładnikiem biznesowych interesów podmiotów odpowiedzialnych. Bardzo panu dziękuję za to Bardzo spotkanie. Dziękuję.